Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący przeglądu danych LIDAR pod kątem zaplanowanych parametrów nalotu i skanowania laserowego. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami – ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Odpowiedni dobór parametrów lotu i pracy systemu ALS jest kluczowym elementem planowania nalotu dla osiągnięcia wymaganych wskaźników jakościowych chmury punktów. Z punktu widzenia użytkownika systemu skanowania laserowego i użytkownika wynikowych danych, najważniejszym parametrem jest gęstość chmury punktów na powierzchni terenu. W ramach ćwiczenia zostaną przeanalizowane parametry nalotu i skanowania laserowego oraz zostanie przeprowadzony lokalny pomiar gęstości chmury punktów. Linie trajektorii przedstawiają przebieg nalotu skanowania. Każdy kolor linii trajektorii to oddzielny szereg skanowania. Na podstawie ułożenia linii można ustalić kierunek nalotu wschód-zachód wraz z dwoma szeregami poprzecznymi. Pomiar gęstości można przeprowadzić lokalnie dla określonej próbki. Uzyskane wyniki gęstości chmury punktów ALS zależą m.in. od wielkości analizowanej próbki, wskazanego zbioru danych oraz pokrycia terenu. Chmurę punktów można wyświetlić według jej atrybutów, takich jak wysokość, intensywność, według charakteru odbicia, czyli jedyne echo, pierwsze z wielu, pośrednie czy też ostatnie z wielu. Można również wykonać klasyfikację według kąta skanowania. Ćwiczenie zostanie wykonane w programach Bentley Map Power View V8i firmy Bentley Systems oraz TerraScan firmy TerraSolid. Klawiszem Ctrl-E wywołam menadżer wyświetlania warstw. W przestrzeni roboczej programu Bentley Map Power View widoczny jest zasięg bloku LIDAR numer 6407 podzielony na arkusze, czyli moduły archiwizacji, natomiast niewidoczne pozostają trajektorie oraz obrysy szeregów. W przestrzeni roboczej programu Bentley Map Power View znajdują się dwa dodatkowe okna aplikacji TerraScan. W pierwszej kolejności otworzę projekt, który umożliwi automatyczne wczytanie danych do programu. Przytrzymuję lewym klawiszem myszy pierwszą ikonę i wybieram opcję Define Project. Wybieram File Open Project, by wczytać gotowy projekt. Ćwiczenie 0201, plik 6407.prj. Otwieram plik. Zostanie załadowana lista wszystkich plików. Zamknę okno projektu, zamknę również Level Display. Aby wczytać wybrany arkusz chmury punktów, przybliżę się na przykład do górnego lewego arkusza i wybieram z belki TerraScan File Open Block, po czym klikam wewnątrz miejsca, gdzie chcę wczytać chmurę punktów. Zostaje ona wczytana. Można ją wyświetlić jeszcze w inny sposób niż widok z góry. Do tego służy narzędzie View Rotation na górze w oknie View 1. Wybieram to narzędzie i przekręcę widok. Przekręcam lewym klawiszem myszy, przytrzymuję go, natomiast scrollem myszy mogę przybliżać i oddalać widok. Aby ustawić ponownie widok z góry, przytrzymuję tą samą ikonę i wybieram Top View. Można również wykonać przekrój przez chmurę punktów. Przybliżę się do wybranego miejsca i z okna TerraScan wybieram Draw Vertical Section. Wskazuję początek przekroju, koniec oraz szerokość, a następnie wskazuję okno drugie do wyświetlenia
zadanego przekroju. Wykonam jeszcze jeden przykładowy przekrój. Został wyświetlony w oknie drugim. Następnie przejdę do kolejnego etapu ćwiczenia, do sprawdzenia przebiegu linii nalotu. Wyświetlę całą zawartość pliku DGN poprzez Feed View w oknie pierwszym i Ctrl-E, menadżer wyświetlania warstw, wyłączę moduły archiwizacji, włączę obrysy szeregów oraz trajektorie. Przybliżę się do miejsca, gdzie została wczytana chmura punktów. Zostały wczytane obrysy szeregów. Najpierw sprawdzę parametr długości pojedynczego szeregu. W tym celu wybiorę z okna Drawing, Measure Distance. Wybieram tą funkcję. Klikam na początek i na koniec obrysu. Została wyświetlona odległość, czyli około 9000 metrów. Następnie mogę sprawdzić pas wzajemnego pokrycia. Klikam na początek, koniec, prawym kończę. Jest to około 200 metrów. Mogę jeszcze sprawdzić szerokość pojedynczego pasa skanowania. Początek, koniec i jest to około 600 metrów. Następnie wykorzystam narzędzie Manage Trajectories, które znajduje się w oknie Teraz Scan. Przytrzymuję pierwszą ikonę i wybieram opcję Manage Trajectories. Następnie wczytam przez File Set Directory. Wczytam informacje o trajektoriach. Najpierw wskazuję plik ćwiczeniowy. Trajektorie. Zostaną wczytane trajektorie z informacją o liczbie i numeracji szeregów skanowania. Można dokonać identyfikacji lub pokazać położenie poszczególnych szeregów skanowania. Aby zidentyfikować szereg, należy nacisnąć Identify i kliknąć koło wybranego szeregu. Informacje zostaną automatycznie wyświetlone, zostanie na czarno wyświetlony wybrany szereg skanowania. W ten sam sposób można wybrać z listy interesujący nas szereg skanowania i po naciśnięciu Show Location i kliknięciu w okno interesujący szereg skanowania zostanie przybliżony. Pliki trajektorii zawierają również informacje o współrzędnych i dokładnościach wykonanego nalotu poszczególnego szeregu skanowania. Wyeksportuję pliki trajektorii do pliku tekstowego, aby sprawdzić wykaz współrzędnych. W tym celu wybieram File, Output Positions. Eksportuję wszystkie trajektorie w zadanym formacie. Ścieżka jest poprawna. Prefix, trajektorie, rozszerzenie TXT. Po naciśnięciu OK otrzymam komunikat, że wyeksportowano i zapisano 47 trajektorii. Przejdę do folderu ćwiczeniowego. Pojawiło się 47 plików. Otworzę przykładowy plik. W pliku tym mamy zapisane po kolei czas GPS, w kolejnych trzech kolumnach znajduje się wykaz współrzędnych YXZ, a w kolejnych informacje o wartościach kątów Roll, Pitch i Heading. Zamknę przykładowy plik i wracam do DGN-a. Zwizualizuję teraz chmurę punktów po szeregach skanowania. W tym celu z belki Teraz Scan wybieram View, Display Mode. Przybliżę się jeszcze do wczytanej chmury punktów. I Color By wybiorę Flight Line. Po kliknięciu Apply szeregi zostaną pokolorowane. Wszystkie linie są wyświetlane. Mogę wybrać wyselekcjonowane linie. W Lines wybieram Selected, Select i następnie wybieram interesujące mnie linie. Na przykład wygaszę drugą oraz szóstą. Klikam OK. I po kliknięciu Apply zostaną tylko dwa szeregi. W miejscu nakładania się chmur punktów z szeregu 3 i 4 można zaobserwować pas wspólnego pokrycia tych dwóch szeregów. Na podstawie plików trajektorii i wczytanego zestawu danych ALS można również pozyskać informacje o wysokości względnej i bezwzględnej nalotu.
Wysokość bezwzględna została zapisana w eksportowanych plikach trajektorii, natomiast jeżeli chodzi o wysokość względną, można ją przeliczyć, porównując te dane do chmury punktów, do danych na temat wysokości z pozyskanych z chmury punktów. W tym celu wybiorę z belki Terascan Tools Output Control Report. Jako klasę z chmury punktów pozostawiam klasę gruntu, natomiast jako znane punkty przez Browse wskażę folder 0201 i wewnątrz znajduje się plik TRJ podkreślenie 3, który zawiera informacje o współrzędnych X, Y, Z trajektorii numer 3. Otwieram ten plik i następnie po wciśnięciu OK dane z pliku tekstowego zostaną porównane do znanych punktów chmury punktów wczytanej w programie Terascan. Mamy podaną średnią wartość wysokości lotu oraz dla danych, czyli dla chmury punktów, zostały również obliczone, oszacowane wysokości. Kolejnym etapem ćwiczenia będzie lokalny pomiar gęstości chmury punktów. Zamykam raport, zamknę również menadżer trajektorii i wyświetlę wszystkie chmury po klasach, czyli Lines, Draw All w okienku Display Mode oraz Color by Class. Po kliknięciu Apply cała chmura punktów będzie ponownie widoczna. Opcja Measure Point Density znajduje się w oknie Terascan. Przytrzymuję drugą ikonę i przedostatnia ikona Measure Point Density. Wybieram ją i następnie mam możliwość wskazać, które klasy będą mierzone podczas pomiaru gęstości i jaki próbnik wybieram. Czy próbnik jest prostokątny, czy też jest to okrąg. Zostawiam prostokąt i jego szerokość podaje 10 metrów. Przybliżę się do miejsca, gdzie znajduje się grunt. Po kliknięciu zostanie obliczona gęstość w tym miejscu, w zasięgu próbki. Na dole zostanie wyświetlona liczba punktów przez powierzchnię oraz otrzymamy gęstość. Jeżeli wybiorę obszar, gdzie znajduje się roślinność, będzie to dużo wyższa gęstość, ponieważ jest tam różna liczba ech chmury punktów. I jest tutaj w tym przypadku około 10,5 punkta na metr kwadratowy. Chmurę punktów możemy również wyświetlać według innych atrybutów niż klasyfikacja. W oknie Display Mode możliwe jest do wyboru Color by Elevation. Po kliknięciu Apply zostanie chmura punktów wyświetlona po wysokościach według wysokości bezwzględnych. Po kliknięciu Colors wyświetli się skala barw. Mamy możliwość również wyświetlania chmury punktów według intensywności odbicia, intensity, apply. Przybliżę się do wybranych miejsc, budynki, drogi. Następna funkcja to kolorowanie po echu. I tutaj również zostały wyświetlone, kiedy kliknę na Colors, wartości według echa. Następny sposób wyświetlania, Point Color, czyli pokolorowana chmura punktów ze zdjęć. Możliwe jest również wyświetlenie chmury punktów według rozkładu kąta skanowania. Należy przeklasyfikować chmurę punktów do zadanych klas kąta skanowania. Najpierw wczytam te klasy. Pierwsza ikona w oknie Terascan, przytrzymuję ją i wybieram Define Classes. Wyświetli się lista aktualnych klas. Wczytam teraz plik z klasami zdefiniowanymi do kąta skanowania przez File, Open i folder ćwiczeniowy Scan Angle plik PTC z listą nowych klas. Otwieram ten plik i kąty skanowania zostały zapisane w 10-stopniowych przedziałach. Muszę teraz wykonać klasyfikację, która jest dostępna w belce Terascan Classify Routine by Angle.
Taką klasyfikację należy wykonać kilkakrotnie w zależności od liczby kątów skanowania, jakie nas interesują. W ćwiczeniu zostało przygotowane makro polecenie, które wykona poszczególne kroki po kolei dla całej chmury punktów. Wybieram więc Tools, Makro i wczytuję makro polecenie File, Open w folderze ćwiczeniowym Scan Angle Mac. Otwieram ten plik. Zostaną wczytane poszczególne etapy wykonywane do klasyfikacji według kąta skanowania. Aby wykonać zadanie, wybieram Run Unloaded Points. Uruchamiam makro poprzez naciśnięcie OK. Otrzymam komunikat, na które klasy zostały przeniesione punkty i w jakiej liczbie. Zamknę komunikat oraz okno makro poleceń i następnie wyświetlę chmurę punktów po klasach. Apply. Kąty skanowania już zostały tutaj naniesione. Po wciśnięciu Lines Selected, Select pozostawię jedynie trzecią linię skanowania. Apply. Tutaj widoczny jest rozkład kątów, a po kliknięciu w Colors Edit widoczny jest kolor dla danego kąta skanowania, który również można zmienić na inny, na przykład różowy. OK. Po kliknięciu Apply kąt zostanie zmieniony. Również jest możliwość wygaszania poszczególnych kątów skanowania w Display Mode, na przykład pozostawienie jednego kąta skanowania. W ramach ćwiczenia zapoznali się Państwo z różnymi sposobami wyświetlania i wizualizacji chmury punktów. W pierwszej części został pokazany projekt z wczytanymi trajektoriami dla bloku LiDAR oraz wczytałam dane LiDAR dla wybranego fragmentu obszaru danych. Następnie przeanalizowałam linię lotu, wykorzystując wizualizację chmury punktów ALS po szeregach skanowania. Omówiłam również informacje zawarte w plikach trajektorii i pokazałam, jak na ich podstawie uzyskać podstawowe parametry nalotu skanowania. Kolejnym etapem było wykonanie lokalnego pomiaru gęstości chmury punktów ALS. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.